Patryku, zbrodnie rosyjskie w Buczy i nie tylko nazywane są wprost ludobójstwem. Ile takich spraw jest prowadzonych przez ukraińską stronę? W tym momencie to już ponad 7 tysięcy spraw, które dotyczą zbrodni popełnianych przez Rosjan, zbrodni wojennych, bardzo często na niewinnych i bezbronnych cywilach. Ta liczba z pewnością będzie rosła, dlatego że w okolicznych podkijowskich miejscowościach cały czas dokonywane są ekshumacje. Nie są to już zazwyczaj zbiorowe mogiły, a pojedyncze groby i takie tymczasowe miejsca, gdzie ludzie chowali swoich bliskich, swoich sąsiadów, bo ci ludzie ginęli w przeróżny sposób. Niektórzy stali się ofiarami, próbując ewakuować się ze swoich miast. Wtedy rosyjskie wojska bardzo często strzelały do samochodów, takich, które nawet miały wywieszoną białą flagę albo przewiązaną białą wstążkę, która miała symbolizować właśnie tę niewinność, bezbronność. Ludzie, którzy w ten sposób uciekali, mieli nadzieję, że ta biała wstążka uchroni ich przed ostrzałem. Tak się nie stało. Sami widzieliśmy w takim miejscu, które nazywane jest tutaj cmentarzyskiem samochodów, bardzo dużo zniszczonych, ostrzelanych samochodów, w których zginęli ludzie. Te samochody teraz są zwożone do jednego miejsca i to jest widok, który naprawdę robi wstrząsające wrażenie, dlatego że w tych samochodach wciąż są rzeczy tych ludzi, którzy uciekali, są ich dokumenty, są ich zdjęcia, są często zabawki dzieci i niestety widać, że po takim ostrzale, jaki był przeprowadzony, absolutnie nikt nie miał szans, by przeżyć tę podróż. Ale wracając do twojego pytania a propos Buczy, to tam zakończyła się ekshumacja tej zbiorowej mogiły i wykopano stamtąd ponad 100 ciał. Ta liczba cały czas, te wszystkie osoby, które stamtąd zostały zabrane, te ciała są opisywane, tak naprawdę trwają oględziny tych zwłok, dlatego że one mogą powiedzieć bardzo dużo, choć jest to brutalne, jak traktowani byli cywile podczas rosyjskiej okupacji w Buczy. To był bestialski sposób, w jaki potraktowani byli ci cywile. Ty, Patryku, opowiadałeś o tych ekshumacjach do Polski. Często docierają te obrazy i zdjęcia, jak wyglądają te ekshumacje. To też chwyta za serce. Jak one przebiegają i przede wszystkim, jakie osoby są zaangażowane do tego, aby wyjaśniać te sprawy, aby badać także te ekshumowane ciała? Jest kilka grup. Na początku, kiedy jeszcze trwała okupacja, ludzie na własną rękę zgłaszali się do służb miejskich albo sami się organizowali na tyle, ile było to możliwe, ryzykując własnym życiem po to, by zabierać ciała z ulic. Po to, by też nie doszło do, jak mówią tutaj ludzie, ekologicznej katastrofy, dlatego że te ciała przez wiele, wiele dni leżały po prostu na ulicach. Więc ludzie czuli w sobie potrzebę. Wiedzieli, że to jest też ich moralny obowiązek, by pogrzebać ciała tych ludzi, którzy zginęli. Mam jedną historię, o której dotychczas niewiele się mówiło. Razem z Tatianą Kolesniczenko, dziennikarką magazynu Wirtualnej Polski, udało nam się dotrzeć do lekarza, który jest odpowiedzialny za to, że powstała ta zbiorowa mogiła w Buczy przy cerkwi, przy tej białej cerkwi. To jest Anton Dowgopol, lekarz, dyrektor lokalnego szpitala, który podczas okupacji rozmawiał z Rosjanami po to, by prosić ich, by wręcz błagać ich o to, by móc pochować ludzi. Ta sytuacja wyglądała następująco. Po kilku dniach okupacji możliwa była ewakuacja części ludzi. I ten lekarz nie chciał pozostawiać w szpitalu, w szpitalnej kostnicy wszystkich ciał osób, które zmarły podczas okupacji, które zginęły i on wielokrotnie prosił Rosjan o to, by można było te ciała pochować. Ważne jest to, że w mieście nie było prądu, więc możemy sobie wyobrazić, co stałoby się z tymi ciałami, gdyby nie pochówek. On wiedział, że absolutnie nie może na to pozwolić, więc negocjował sześciokrotnie, sześć razy prosił rosyjskich okupantów o to, by można było te pogrzeby zorganizować. Oni kilkukrotnie odmawiali, mówili, że nie ma takiej możliwości, aż w końcu za szóstym razem powiedzieli, że może to zrobić na własną odpowiedzialność. I ten właśnie lekarz, którego przed chwilką widzieliśmy, Anton Dowgopol, wpadł na pomysł, że te ciała trzeba pochować w cerkwi. Dlaczego? Otóż lokalny cmentarz znajdował się na linii ostrzału, skąd snajperzy tak naprawdę cały czas prowadzili swój ostrzał. Ten lekarz mówi o tym, że często było to strzelanie dla zabawy. Oni celowali do bezbronnych cywilów
a swoje miejsce mieli przygotowane na nowoczesnym osiedlu, bardzo wysokim, dlatego ich zasięg był bardzo duży. On wpadł na pomysł, że właśnie z tego powodu zorganizuje ten masowy grób w cerkwi, obok cerkwi, dlatego że budynek cerkwi osłaniał to miejsce, gdzie miał być przeprowadzony pochówek. Pojawił się natomiast inny problem. W tym czasie, kiedy miała powstawać zbiorowa mogiła, było już ponad 60 ciał. Dlatego on zdawał sobie sprawę, że nie będzie w stanie wykopać aż tylu grobów. Dodatkowo kolejnym problemem było to, że zbliżała się godzina ewakuacji i on miał tylko 4 godziny na to, by zorganizować całą akcję. Znalazł więc osobę, która ma uprawnienia pozwalające poruszać się koparką. Udało się lokalnym ludziom znaleźć właśnie koparkę i w ciągu 4 godzin powstała ta zbiorowa mogiła, by jak najszybciej pochować ciała tych, którzy zginęli. I w tej zbiorowej mogile są ci, którzy zmarli w szpitalu w trakcie okupacji i są także ci, którzy zostali rozstrzelani. Udało nam się ustalić jeszcze jedną szokującą rzecz. Cywile bardzo często ginęli podczas godziny policyjnej, ale oni nie wiedzieli, że ta godzina policyjna właśnie trwa. Dlaczego? Dlatego, że rosyjscy okupanci ogłaszali godziny trwania właśnie godziny policyjnej według czasu moskiewskiego. Mamy więc przesunięcie czasowe. Więc kiedy cywile chodzili jeszcze po ulicach miast i myśleli, że nie ma tej godziny to policyjnej, to wówczas rosyjskie wojska do nich strzelały, tłumacząc, że przecież jest godzina policyjna. Nie wiemy, czy to było celowe działanie, celowe wprowadzanie ludzi w błąd. Nie ma to większego znaczenia, bo jedno jest pewne, bez żadnych skrupułów ludzie byli zabijani często strzałem w głowę, w klatkę piersiową, w rękę. Te wszystkie zbrodnie są dokumentowane przez prokuratorów ukraińskich, ale także przez prokuratorów międzynarodowych, między innymi z Francji. Wczoraj udało nam się porozmawiać z jednym z takich prokuratorów i te wszystkie oględziny prowadzą do wniosku, że celem rosyjskich wojsk była po prostu eliminacja ludności cywilnej. Oni nie mieli absolutnie żadnych skrupułów i strzelali do ludzi, którzy nie mieli żadnej broni, nie mieli możliwości bronienia się. Jeszcze jeden wątek tej historii. Rosjanie, kiedy przychodzili do lekarza, o którym rozmawialiśmy, wpadli na pomysł, że po tym jak władze Buczy wyjechały z tej miejscowości, to będą próbowały powołać go na mera, tymczasowego mera miasta. Oczywiście to jest człowiek, który stał po stronie Ukraińców przez cały czas, ale zdawał sobie sprawę, że jeśli odmówi, to prawdopodobnie sam zostanie zabity. Pewne zrządzenie losu sprawiło, że w dniu, kiedy miał zostać ogłoszony w propagandowym filmie tymczasowym merem Buczy, Rosjanie tego dnia do niego nie przyjechali. Te próby były podejmowane wielokrotnie. Za rozmowami stał człowiek, który urodził się w Hostomelu, który jest położony obok Buczy. To jest człowiek, który przeszedł na stronę Rosjan, stał się zdrajcą. Urodził się w tutejszych miejscowościach, później wyprowadził się na Krym i wrócił po to, by kolejny raz zdradzić swoich braci, tych, z którymi tak naprawdę obok których się wychowywał, bo on tutaj mieszkał. Wiemy, że ten człowiek, ten zdrajca ma na imię Artem i wiemy, że trafił już w ręce ukraińskich służb. Dochodzenie i wyjaśnianie całej tej sprawy będzie trwało na pewno długie tygodnie. I wszystko to, co udaje się tam zabezpieczyć na miejscu, to są dowody na te rosyjskie zbrodnie, które były tam prowadzone z zimną krwią. Smutne jest to, że tak naprawdę to jest kierunek, który został wyznaczony przez Moskwę, bo przypomnę, że ta brygada, która doprowadziła do tego ludobójstwa, została awansowana i nagrodzona przez Władimira Putina.